Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek Dale and Dawson. Dzisiaj premiera gierki. Gramy sobie z moją ekipką i zobaczymy, co się wydarzy. Masz tego widzowie oczywiście na start tej telenoweli. Kim my jesteśmy? O, menadżerem jestem! Ja ci kręcę, no! Witam wszystkich! Czemu się tu zapomniałem? Po co i na co? Dlaczego? Czekajcie, dobra, już wiem, po czym mówię. Kurde, kierownik musi kogoś zwolnić w ciągu 8 minut, albo oni zostaną zwolnieni. O! Dobra, słuchajcie! To nawet nie jest ubranie do pracy. Słuchajcie, słuchajcie! Do roboty, do roboty! No się opierdalacie! Szybko, szybko, szybko! Szybko, ty też, Pacia, do roboty, szybko, 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 jazda, 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 nie ma czasu, nasza firma nie może upaść! Kurde, otwórz to. Halo, co to ma być? Co to za opierdalanie się tutaj? Gremim jest kobietą, zobacz, ma warkocza. No i dobra, niech ma warkocza, co zazdrościsz mu? Do roboty! No przecież... Do roboty, bo was wyjebę, szybko! Tak, tu jest szef. Biegnę, biegnę. Tak? No, dzień dobry, szef. Ja oprowadzam Among'a, bo on nie jest na biura jeszcze. Nowy. Tak, tak, ja dopiero. Nowy. Dobra, dobra, szybko się ogarnijcie troszeczkę, bo jesteśmy w dupie. Muszę kogoś wyjebać w ciągu 6:40. Jeśli nie jeśli nie. No, czemu nie... Tak tutaj minutnik no bo, jest? No bo tak, tak z góry dostałem powiadomienie, że tak no, musi kurwa, być. To, no kurwa, to szybkie prowadzenie, szybko, szybko, szybko. Nawia? Weź się do roboty. Dobrze. Kotka właśnie teraz. Dobrze, wierzę ci. Do roboty! No idę, idę! A pogłaskać kotka? Jajku, kotek! Głaskamy kotki! Jajku! Ale zadanie! Ja mam wrażenie, że to źle ustawiłem z tym i rzeczywiście zarobienie złych zadań będzie i tak leniwi dostają progres. To z ustawieniami może być nie tak. Co tutaj się dzieje? Czemu wy wszyscy palicie? Co wy robicie? Dobra, szybko! Halo! Czemu wy palicie? Co to ma być? Halo? Co za czwórka, tutaj ogarnia ten? Palicie tutaj? No przerwa, proszę pana! Jaka przerwa? Przecież my leniwi tutaj nas niszczą! Czego nie widzicie? Jak, a wy przerwy jakieś macie tutaj? A jak się bije? Pod F. Ja już zadania zrobiłem, panie kierowniku. Tak? Bardzo dobrze, brawo, gratulacje. Możemy możesz podać... Możecie... O kurwa, przypadkiem cię awansowałem. O, dobrze. Dobra, zajebiście, tak zrobiłeś zadania. To zajebiście, fajnie. No, to ja chciałbym podpowiedzieć kogo tam do wywalenia. No, no zapraszam, zapraszam. Halo, bo ja mam bardzo ważne pytanie. Tak, słucham. Ja muszę zaraz pogadać. Zamawia, bo mam zadanie, ale nie umiem go zrobić. Zamawiać? Musisz wszystko na komputerze robić. Klikasz sobie na jakiś dokument i tam masz wtedy wydrukuj, skopiuj czy takie różne rzeczy. Dobra. No, naprawić serwery, naprawić serwery! Z serwerami mam całą ryzę papieru, będziemy pracowali na kartkach. Ale na chuj na kartkach, jak my musimy to przez internet robić. Jaki internet? Co to jest internet? No to co mamy w tych komputerach? No do roboty się bierz! Tylko ja zatrudniłem do tego biura, chyba tu muszę kogoś wyjebać. Jezu, jeszcze opierdol od szefa. No bo ty żeś nie wiesz co to internet. Tak? Szaro mi bije. Komu go bijesz? Nie, nie, no nie. Tutaj oprowadza mnie Areza, a ona przychodzi i mi bije. Jak Dara, możesz go bić? Zrobi. Czemu go bijesz? Nie biją. Jest naśmiecone. Ja się tutaj musiał sprzątać. Zaraz zatrudnimy tego, sprzątacza. O, sprzątnij Szaro. Znaczy co? Hej. O, ktoś nie dopalił. Czemu palisz? Nie palę, znalazłem go na podłodze. No i trzymasz jakbyś miał palić. Nie, trzymam go tak jakbym chciał go właśnie wyrzucić do śmieci. No i znowu zepsuli serwery. Dobra, 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 Among'o, słuchaj. Mam dla ciebie Among'o ważne zadanie. Będziesz uspokój się, Saro! Uspokój się. Dobra, Among'o, mam dla ciebie ważne zadanie. Masz pilnować serwerów i je naprawiać. Za każdym razem, jak zostaną zepsute, masz je szybko naprawić. Dobra. Jeśli nie będziesz się tym zajmował, to cię wyrzucę. Jeszcze nie skończył prowadzić i nie wiem, gdzie są serwery. Pokażę ci. No tak nie, no. Tak mogę? Nie, nie możesz tak. Zaraz go wyjebę. No nie, nie przejmuj się. Dopiero po awansie. Tak, tak, dobra. Among'o, słuchaj.
Serwery są tutaj. Dobra. Dobra, teraz tak. Co mam robić? Zamykam cię tu i masz to serwery naprawiać. O, dobrze, trzymaj go tam. Trzymaj tego. O, dobra, koniec przerwy. Tutaj, bo my tu się... Witam, witam. Do roboty, do roboty. Dobra, do roboty. Właśnie. Mogę podpisić? A, jasne, jasne, daj mi tutaj. Proszę. Dziękuję. Podpisik zrobiono. Nawet widać podpis, zajebiste. Ja nie wiem, który to jest. Dobra, kombiuję. Jak tam serwery? Amongo! Jak serwery? W porządku, wszystko działa jak należy. O, bardzo dobrze. Na zielono cię tylko świeci, chyba dobrze. Tak, tak, dobrze, dobrze. Do roboty, Areza, do roboty. Dobra, sekundkę potrzebuję. Cięcie w nagraniu. Czekajcie sekundkę. Szefie, szefie, proszę podpisik tutaj. Dobra, dobra, daj mi tu. Dziękuję. Proszę. Dobra. Musimy spotkanie zwołać. Zebranko, zebranko. Oj, zebranko. Zapraszam. Witajowski. Czerwę miałem. Czerwa miałem. Co to za piwo? Przerwa. O, kurwa, przejebane. Ale alkohol w pracy? Ale to... Przepraszam za spóźnienie. Podobno takie polecenie skąd kurde było. Problem jest taki, że zostało nam 45 sekund, żeby kogoś wypierdolić z roboty. Więc ogólnie musi ktoś z was wyleżeć w tym momencie. Takie polecenie z góry. W ogóle, ja widziałem. Dobra. To jest za Saro, niech podniesie rękę w górę. No hej, nie, panie kierowniku. O kurwa, ile. Jaka. Co tam? Matthew cały czas chodzi i pali zamiast pracować. Uuu, Matthew? Nie, no, podbierałem podpis od niego. Dobra, Saro, zostajesz dzisiaj. Zostajesz dzisiaj woźnym. Kurwa, bo wiebie, Saro! Dobra, spokojnie, woźnym będzie, nie przejmujcie się, ona nam pomoże. Ona nam pomoże w pracy. Do roboty, do roboty! Bo mamy problem. Wreszcie mamy woźnego. Dobrze, stój to dalej. Pilnuję. Tak, ja tutaj dostałem zadanie, to siluję bombę i... Dobrze, dobrze, powodzenia! Nic się nie stało, mam woźną nową. Weź analizę. Weź analizę, dobrze. Ale ja nie wiem jak. No, bo dasz radę, dasz radę. Okej. Okay. Szefie, szefie, jest. No, co tam? A potrzebuję, byś to podpisane. A, dobrze, no to rzucę ziemię. Ale jest... Proszę bardzo. Ja, dziękuję bardzo. Michelus. Witam, co tam? Syf zostawiają na całej podłodze. No to poproś naszą nową sprzątaczkę, Saro. A co to za wirus tutaj u Amongo? No nieźle. Ja mu odblokuję. Nie to. Boże, co to ma być? O Boże. Co to jest? Co się dzieje? Drugi dokument jest do podpisania. Dobra, dobra. Zawołaj mi tutaj, jak znajdziesz Gremlina. Muszę z nim pomówić. On ma obok mnie biurko, to ja idę po niego. Dobra. Co on tam chce? Dobra, witaj. Ogólnie odblokowałem ci komputer. Kiumi mówi coś o wirusie. Co tam? Ktoś nas zamknął. Kiumi mówi coś o wirusie. Jak to zamknął? Jak to was zamknął? Nikt was tu nie zamknął. No. Rany, ile tu jest osób? Dobrze, jesteśmy uwolnieni. Ma wirus? Dobra, zaraz mu ogarnę. Dobra, bo ja muszę z Gremlinem pogadać. Gdzie on zaś poszedł? Zawołaj mi Gremlina, szybko. Gremlin? Dobra. Gremlin, słuchaj. Co się dzieje? Jakieś tutaj masz podejrzenia, cokolwiek? No, chodź do mojego biura, chodź do mojego biura. Jak was tutaj strasznie dużo. Dobra. Dobra, dobra, ja wiem, bo ja go zamknąłem. Dobra, chodź do mnie. Dobra, czy coś wiesz? GBN poprzednio troszeczkę uważał, że Navia mogła psuć serwery, bo pojawiła się znikąd i za chwilę serwer został zniszczony. Okej. Nie wiem, czy oni mogą zdalnie zniszczyć, czy jak. Nie, muszą ręcznie.
Właśnie o to chodzi. No to ona była blisko i GBN był wtedy blisko. Ale no GBN naprawiał i Shazi naprawiał za pierwszym razem, jak padł serwer poprzednio. No dobra, bo teraz Among Us cały czas stał w miejscu i naprawiał serwery. Ale to czy on tam cały czas faktycznie był od samego początku? No, bo ja go tam zamknąłem, mówiłem, że masz naprawiać serwery, jak się popsują. Aha, okej, dobra, to tego nie wiedziałem. No, więc szukaj informacji i przynoś mi jakieś tutaj, przykonfident mi tu jakś ładnie. A ja waria serwerów. Ajajaj. Amongo! Naprawione! To, no to kto, jak to cały czas byłeś, kto zepsuł? Bo ktoś tu musiał wejść i zepsuć. No ten wszedł tutaj. O, no nieźle, ale się wjebałeś. Szefie, ja przed chwilą tam wyszłem. Nie. Tak, no serio, przepowi mówię. O, serio. Słyszałem już na ciebie skargi. Ja potrzebowałem pomocy, no nie. I wszystko robię. Tak, robisz, no. Teraz co najwyżej pana, naszą firmę. Co tam? Proszę pana, ja mam pytanie, gdzie się drukują rzeczy? Nieładnie, Mati. No w drukarce. W moim stanowisku. No wiem. Spokojnie. Ale dobra, tego nie wiesz, mi serwer, bo to się podświetla. Dobra, ogólnie tak. Matthew przyszedł do serwerów i prawdopodobnie je zepsuł. Co masz na swoją obronę? Ja poszedłem je tam naprawić, dopiero jak serwer się popsuje, podbiegłem szybko, żeby je naprawić. Ja jestem od naprawiania serwerów. Dokładnie. Ja naprawiłem. Ale stałeś i tam nic nie robiłeś, dopóki by nie kopnąłem go pewnie... i zadziałał, więc no. Oj, Matthew. Oj, ale się wjebałeś. No. Jestem specjalistą, bo chyba wszystko robię. Ktoś jest gdzieś dotknięty, bo pukają cały czas. Zniszczenia serwerów. A niech pukają. Okej, ale nie przyszli na spotkanie. Jak to prawda. Sara, czy kogoś zamknęłaś? Nie. Niszczy, dobra, wierzę ci. Dobra, uspokójcie się tam. Uspokójcie się tam z tyłu. Bo was pozwę. Panie kierowniku, to Amongo pierwszy podniósł rękę. Tak? Rozumiem. Chcę coś zrobić, pomocy. Dobra, spokojnie Amongo, nie przejmuj się, zaraz się tym załatwimy, ale dobra. Mogę się przesiąść? Co masz do powiedzenia, Mopsik? Ja mam przesiąść się. I chciałem powiedzieć, że to nie gremlin, bo nie wiedział, że mam wirus. A, no dobra, okej. Okay. W porządku. A może kłamał? Ale nie, no ja ufam mojemu asystentowi. Nigdy by tego nie zrobił. Ej, w ogóle Szaro wchodzi do serwerowi. Nie, no ale Szaro jest janitorem. Szaro, się nie przejmujcie. Dobra, ogólnie tak. Słyszałem jeszcze jedne podejrzenia wobec Navi, że podobno kręciła się na samym początku gry przy serwerach. Znaczy gry, przepraszam. Naszego dzisiejszego dnia pracy. I potwierdzi mnie. Bo zamknięci byliśmy. Jak to zamknięci? Co się stało? Szaro, czy ty ich zamknęłaś? Pytałem się ciebie. Janitor Prime, ale szefie. Szefie, Shazi i GB nie mogli wyłączyć serwerów, bo byliśmy zamknięci. Dobrze, rozumiem. No my wiemy, kto wyłączył, dobra. Kto wyłączył? O kurwa! Źle trafiłem! Przepraszam! Zły podpis! Jeszcze jedno! Przepraszam! O kurwa! On był zamknięty ze mną! A ja wiem! Ale to przypadkiem go zwolniłem! A kogo chciałeś zwolnić? Matthew! A no to Można, nie wiem, można kierownika zmienić. Czekaj, od pierwszego dnia to pierwszy od razu na ślugi poszedł, chyba z pięć zjadłem. Ja wiem, wyjebujemy go tylko źle. Szefie. Dobra, Matthew, kurwa, masz szczęście, masz jeszcze 15 sekund życia. Wirus, no. Gdzie jest Matthew? Dobra, zaraz załatwimy Mopsik, dobra, bo ja po prostu muszę wywalić Matthew, o ile trafiłem. Szefie. No kurwa, też był dobry! Ale to wasza wina, wy tak mówiliście, do roboty! O, raport sprzedaży, podpisz, no co tam? Znowu ktoś kogoś zamknął. No, kogo zamknął? Szaro sabotuje naszą grę. Panie Szefie, a czy da się pana wyrzucić? Nie. Ajajaj. Już mi się zadanie zmieniło. Dobra, idę wyjebać tego myszkę. No. Szefie, proszę pomóc mi. Tu mam zablokowany komputer. Nie mogę wykonywać swoich obowiązków. Dobrze. No, dobra. No nie, no szef jak naprawi, to naprawdę. Nie ma. O kurde. Ale co tutaj się dzieje? Mi przychodzi i serwer się psuje. No, wytłumacz mi to. Czemu jak ludzie do mnie przychodzą, to się serwer nie
psują. Dobra, ja już się nie słucham Obongo. Jak to nie słucham? No halo, no przychodzę mi. A czekaj, nakarm. Chcesz nakarmić. Dobra, masz tu koty. Idę nakarmić kota. No kurczę. Dobra, już. Tylko wpiszę. Nie masz myszki, ogarnij sobie myszkę najpierw. Szefie, no. No i ktoś już zainfekowany. Co tam? Podpiszę. Proszę. Co tam? Zainfekowany komputer mam. Dobra, już idę. Papierosy na ziemię. Ja go podniosłem i upuściłem, ale teraz go podniosłem i szukam kosza. Brawo! Pokażę ci. Ktoś mi myczkę zajebał! No to se znajdź nową! No, dzięki. Do roboty! Znajdę! Już znalazłam myszkę, można mi naprawić komputer. Tak? Dobrze. Tak. Czemu masz czerwone brwi? To że jakiś prank? Bo nie, specjalnie do pracy tak zrobiłam, żeby było ładnie. Żeby rozumiej to! Nie mogę. Nie podoba mi się. Bo to jest głupia sytuacja, no. Właśnie, bo ja potrzebuję, żeby pan to podpisał, ale też jest podpisany przez pana. O, ciekawe. Już nie mogę tego podpisać, niestety przykro mi. Znajdź nowy dokument. No ale głupie, nie mam tego. Dobra, to idzie do kosza. Co tutaj robisz? Czemu pijesz kawę? Zrobiła mi energii. Szefie, przerwę mam. Dobra, to fajnie, to se rób. Chcesz ten dokument? Mogę piwo? Nie możesz, ty możesz tylko kawę. Nie masz tej pracy? Baby. No kurwa, no. Nie robię pana podpis. Poproszę. Nie mogę tego tutaj podpisać, bo musisz przynieść nowy dokument. Ten już jest podpisany, już jest wysłany. Witam. Karmi kota. Co robiście? Co ty robisz, Szaro? No są. Witam. No prawie. Witam. No masz tu cały zestawik małego podżegacza do awantur. Małego survivalowca mam. Ja piwo, papieros, kawa. Browarki. Nie podoba mi się to Among'o. No jak to nie podoba się, no. Jak trzeba cały czas tutaj pilnować non stop, bez przerwy, to muszę tu mieć gdzie srać, muszę tu mieć gdzie pić i jeść. Muszę mieć wszystko, no. Burdel tu masz, komfort. Panie Amonko. A, to jest taki easter egg, to są koty Diablesa i nieuczesanej. A, to rozumiem. Ej, panie menadżerze, czy asystent jest specjalistą na pewno? A co się z nim stało? Co się dzieje? My tu chcemy drukować dokumenty, żeby je podpisać, a ten chłop wszystkie po kolei wyjął i podpisał i wyrzucił. Co ty gadasz? No to są, nie? Wyciągnął mi papier, podpisał, wyrzucił i zdziwiony stoi. A mogę stosuje. Ale to wszystko? Wszystkie? Czy papiery, czy tylko jeden? Znaczy, no nie, tak ma. Trzy osoby stały przy drukarce, po czym on przypadnie wszystkie dokumenty podpisał i wyrzucił na podłogę. A wszystkie podpisał? Tak. No dobra, to trzeba to zgłosić. Ale ja nie wiem, czy on to celowo zrobił swoją drogą. No nie, no jak można tego nie celowo zrobić? Witam. Celowo zrobił panie kierowniku. Moje miejsce. Oj, Gremlin, mamy do pogadania. No, tak więc dowiedziałem się tutaj kilku istotnych informacji, że wyjąłeś z drukarki cały papier i podpisałeś, żebym ja nie mógł go podpisać. Ale właśnie nie miałem opcji podpis, bo przyszedłem do ciebie z jednym dokumentem, jak się okazało, który... Jest już podpisany. Czy podrobiłeś mój podpis? Czy on chce wygryźć naszego szefa? No nie. Jak nie wyrzucisz, to mam wrażenie, że przegramy. Panie Gremlin, tak nie wolno. No nie wiem, to granie trochę na emocjach. Właśnie, ja jestem robotyczny, ja nie mam emocji, popatrz, nawet odtańczy robota, nie? No nie. No nie wiem, czy mnie to przekonuje. Moim zdaniem grabi sobie ten... Na stos! Kurde, belka, dobra, może... Czemu mnie oskarżasz, czyżbyś był jednak inny? Ja nie oskarżam, ja mówię, że sobie grabisz. Ogólnie nie podoba mi się ta opcja, musimy zaraz coś wyrzucić, ja muszę wyłączyć w ogóle ten kurwa licznik, bo to jest pojebane, że muszę co 8 minut kogoś wypierdolić. Dobra, ogólnie tak, musimy się dzisiaj kogoś pozbyć. Wydaje mi się, że ogólnie Among'o trochę zjebałeś sprawę. Jeśli Matthew nie był zły, to ty musisz być zły, Among'o. Nie, 120% wyciskam z serwerów, cały czas jak się psują, to naprawiam je. No, nie wiem, tak się składa, że zawsze psujesz to, jak wchodzi ktoś niewinny. Nigdzie nie je, mam wszystko. Masz przygotowany zestaw małego survivalowca, papierosy, kurde, alkohol i... Kawę.
Żeby wszystko sobie dogodzić. O, Yamongo, Yamongo. Ja no trochę. 20% dla tej firmy daję. Nawet co 20? No nawet nie. Bym wycisnął. O! W końcu! No. Naprawiamy tę firmę, naprawiamy tę firmę! Dobrze, do roboty, do roboty! Dobrze, dobrze. Czy sprzątaczka może coś sprzątać? Saro, weź do roboty się weź i sprzątaj to! Czemu mi tutaj podpisałeś? No bo... Może teraz będę musiała nowe zrobić. No to musisz nowy, no. O, serwery się psują. Halo, co to są za serwery? Halo? No właśnie, no, nie wiem, nikogo tu nie było, bynajmniej Gremlin no był tu pierwszy, nie wiem. Gremlin? Czy ty zepsujesz serwery? Nie. Wziąłem rydzę papieru. GBN też raczej nie był, bo siedział tam, więc ja się odwróciłem. Szefie, co się dzieje z serwerami? Ja się naprawiłem, nie przejmuj się. Do roboty. Ktoś, kto musiał wyjść twoimi drzwiami, bo nie drzwiami GBN-a. Chyba, że jest jakiś cooldown. O, bo tutaj obok była nawia, to jest po jakimś czasie się odpala. W sensie, że ktoś to robi i może trochę odbiec i wtedy się dopiero włączają. GBN-a na spotkaniu? GBN-a? No tak, był chyba na spotkaniu. A GBN jest raczej czysty, wydaje mi się. Wszedłem, a byłem jako jeden z pierwszych wychodziłem z gabinetu, bo siedziałem przecież tuż przy drzwiach i on dochodził do swojego stolika. Nie no, wydaje mi się, że GBN był. O, witaj GBN. Dzień dobry, akurat pana szukałem. O, nie ma problemu, już podpisuję, tylko nie mogę dobrze złapać. O, już. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Piękny menadżer. Wiem. A to muszę panu jeszcze oddać chwilę. No to zapraszam do mojego biura. No, właśnie tam najpierw szukałem, a się okazało, że pana tam nie było, dobra. To dobra, spokojnie, spokojnie, zapraszam tutaj. Ja, dziękuję bardzo, tutaj odłożę. O. Tak, proszę, odłożone, pięknie. Ty masz jakieś informacje? No, Gremlin się zachowuje jakby był pojebany, albo jakby nie wiem, jakby był zły po prostu. Patrz, od razu po konferencji serwery wyjebało, nie? Wchodzę do biurowca, no i co? Tylko Gremlin tam stoi, a ty z tej strony co przeszedłeś, no to chyba byś widział, kto tam by wychodził. No była tam nawia, ale ogólnie... No to mi się wydaje, że albo Gremlin, albo nawia wyjebali serwery, a to z tym podpisywaniem dokumentów to Gremlin pewnie po prostu nie wiedział, że może je podpisać. No dobra. Nic więcej? No w sumie no nic ciekawszego nie widziałem w sumie, bo cała reszta to się w miarę normalnie zachowuje. Dobra. Chociaż wiesz co? Tak na początku, jak zaczęliśmy, to mopsik bodajże mnie zachęcał, żebym sobie zjadł banana. A dobry był banan, ale no, oj, co jest? Do roboty, bo pali się, szybko, gaśnica, gaśnica! Jest, gaśnica. O, dobra, to się ugasił. O, dobra. Bardzo dobrze. Do roboty. No to tak czy inaczej, wydaje mi się, że wszyscy są. Ej, Mini! Dobra. Ej, Mini! Do roboty, no. Musisz podpisać. Dobra, to poproszę. Musimy pogadać. Dobra, zapraszam do biura. Tutaj. Nie wiem, czy to ważne, ale spotkałem mopsika grzebiącego coś przy komputerach moim i GBN-a. Jak spytałem się, co robi nie przy swoim kompie, to się spłoszył i uciekł. A za chwilę wybuchł pożar w kuchni. Ciekawe. Tylko tyle mogę ci powiedzieć. Szefie, kurwa, wirusa mam. Dobra, już idę, już idę. Witam, do roboty, do roboty. Cześć, szefie, ja tutaj sprzątam. Szefie, szefie. No? Ogólnie mopsik. Co tu robi dyskietka po twoim komputerze? Ej, galaretka jest! No co jest? Oho, ktoś cię chyba próbuje wyrobić. Patrz, tu jest dysk zainfekowany. No kurwa, no to ja... Dobra, naprawię ci komputer. W ogóle tak, patrz, non stop pije alkohol, a mopsik kurwa też non stop w kuchni siedzi. A kto pije alkohol? Pacia. No właśnie. Pacia. Mopsik cały czas pije alkohol, no jest pojebany. Ja idę na przerwę. Dobra, szybko. Dobrze, do mojej przerwy. Pacia, Pacia też non stop tam siedzi. No właśnie, bo Pacia w ogóle rzadko widzę. Rzadko widuję, w ogóle do mnie nie przychodzi. Ona poszła kota karmić w ogóle. Dobra, chyba trzeba to... Witam. Szefie, bo ktoś Lunę zamienił w kota. No, bo to... Kurde. Bo to kot. No tak wyszło. Ale... No bo tak ktoś nazwał kota. Ktoś zrobił... Mi lepiej wytłumacz to, co trzymam w ręku. Co trzymasz w ręku? O, dysk. Dysk? Dysk w ręku? Zainfekowany dysk. A kto to zrobił? No właśnie. Kto to zrobił? Trzeba znaleźć? Trzeba znaleźć? No, no możesz super. Znaleźć, do roboty. Galaretka. Dobrze, no to znajdzie... No. I serwer nie działa. Znowu. No nie, no serwer trzeba naprawić. Muszę galaretki zestrzywać. Wyrzucę to, żeby nikt nie znalazł. A, trochę... strzymacza? Tak. A, ale to w sumie fajnie, nowy sposób podania, jak lody na patyku galaretka. Nie wiem, że dużo jest ja,
Dobra. A tam są zamknięte drzwi z drugiej strony, co ciekawe. No. A, już otworzy. Zamknęli na środku. Czemu, Szaro, znowu zamknęłaś tam te drzwi? Przestań zamykać drzwi losowo. Nie zamykam. Dawaj, szefie, to zebranie w końcu, no. No dobra, no tylko... No dobra, to jeszcze chwilę poczekamy. Do roboty, potem ogarniemy spotkanie. To tutaj są owocowe środy? Owocowe piątki, owocowe środy, tutaj owocowe soboty i niedzielę nawet jak trzeba robić na godzinę. Dobra, zwołajmy. A to gierkę w miarę szybko skończyć, bo nie chcę też, żeby wszyscy siedzieli na tym, na obserwatorze. Znowu będzie. A co tak zakłało? Pacia, czy znalazłaś jakieś informacje? Znalazłam informację, że... gdzie to jest? Mopsik wpiernicza galaretkę z ten... A właśnie, mopsik miał galeretkę, a potem u mnie na strzywaczu była szefie. Ogólnie bardzo dużo tutaj negatywnych komentarzy na temat mopsika słyszałem. Co masz na swoją obronę? Co robiłeś, żadnych, mopsik? Ja słucham. Nie słyszałem żadnych negatywnych komentarzy. Negatywne komentarze polegają na tym... Cicho, cisza! Czaro, cisza! Negatywne komentarze polegają na tym, że podobno się bardzo dużo opierdalasz i nic nie pracujesz. A to też nie, ja powiem, nie że muszę przyznać, że nie zauważyłem, żebyś ostatnio do mnie przychodził i rzeczywiście próbował coś ode mnie, to jakiś podpisik, a to jakiś wirusik, nikt ci nie zawirusował komputera, jest to bardzo podejrzane. Nikt mi nie zawirusował proszę pana, dawno, tak? Ja mam komentarz do tej sytuacji. Tak, słucham. Ja chcę powiedzieć, że mopsik tutaj jest bardzo pomocny, bo mi tutaj nieraz pomógł jakieś tutaj zadanko zrobić. Ja uważam, że on powinien zostać. Dobrze, w takim razie będziecie mogli zagłosować. Proszę. To jest za wyrzuceniem mopsika. A jak się głosuje? Podnosisz rękę lewym mięśniem. Dobrze. 1, 2, 3 głosy. Dobrze. I to wszyscy? Nikt nie jest za wyrzuceniem mopsika więcej? Ja nie. Ja nie. No przecież wszystko wam pomaga. W takim razie, jeśli wąsik nie zostanie wyrzucony, muszę wyrzucić kogoś innego. Pewnie zastanawiacie się, na kogo wypadnie. Otóż jest tutaj jeszcze Pacia, która jest też równie podejrzana. Nie. A czemu? Ponieważ też mało pracujesz, masz zawirusowany nie, komputer. Ile nic ile z tym nie płacą. Robisz, że masz. O nie! Masz pracować, masz dawać ciebie wszystko, ale zaraz się wyjebałaś. Proszę pana, bo nic jest trochę. No to wszystko no i mamy to. O, łatwo! No i do roboty. Dlatego była przy moim biurku, jak miałem galaretkę. No to powiedziała, kurde, wjebała się. Sama się wjebała. Do roboty, do roboty! Myślałem, że przestanę być księgowym. Oj, analiza sprzedaży. Dobra. Wyślij faksem. Dobra, idziemy do faksu. Pięć. Dzień dobry, papier dostarczam. O, teraz nawi, muszę znaleźć biurko nawi. Dobrze, dobrze, pracujcie, pracujcie. Wyrzucę to. Halo, GBN, co ty tu robisz? A, no ja tylko organizuję panu szafki. Organizujesz szafki, w porządku. Masz jakieś informacje? No właśnie, no nie wiem, mi się wydaje, że pan asystent to jest taki trochę zdrajca narodu. Tak? No bo tak myślę między tobą a zdrajcą narodu. No nie no, proszę, wie pan ile podpisy musiał od pana zebrać? Ile on razy był coś podpisać? No w sumie niewiele. No właśnie, no. W sumie ty wyglądasz no, jakbyś pracował. Paczki. Co mam teraz iść? A, mam coś napełnić, no dobra. Dobrze, dobra. No dobra. Weź rolkę papieru, no to idźmy. Zrobimy te questy, już tutaj nadrabiamy. Naszymi questami. Jakiś papier toaletowy. A? Do magazynu. Witam, witam. Ty jesteś no jak galaretkowy widar. Dobra. Uzupełnij. Zajebiście. Mamy to. Tu. Jakby on ją dotknął, to zamieniłaby się w galaretkę. Co wy tu robicie? Ktoś ale z Arezę. Arezę jest jak Midas. Wszystko co dotknie zamienia się w galaretkę. Ajajaj, to nie miło. Trzy galaretki z rzędu. Tutaj się nie mogę dostać. Gdzie się nie możesz dostać? A, z tamtej drugiej strony było zamknięte, wiesz? Czemu to jest zamknięte? Czaro, kurwa! To
Kurde! No przestań zamykać te drzwi! No! Teraz je próbowałam otworzyć, no nie umiemy się dogadać. Zostaw te drzwi! Dobra, już jest otwarte. Tu też było zamknięte, no. Co za kurde janitor. Nie, nie miałem szkolenia. Tu jest. Żenada, no nie? To? Nie, no po prostu. To żenada, chcesz znowu wylecieć z pracy? Nic, nic, nie, nie. Jakie śmieci potrzebuję. No bo już została zagradowana na janitora. Odbiję jej, żeby foty utrzymać kierowniku. Tutaj zszywać ci w galaretkę, wiesz? Mm-hmm. Czemu musiałeś mu zszywać w galaretkę? Nie wiem, no, tak miałem zadanie. Aha, to bardzo negatywne zadanie. Ale czasem się takie zadania zdarzają. Ja wiem, że się zdarzają, ale mam wrażenie, że u Gremlina trochę za często się zdarzają takie, ale takie zadania. Takie zadanie. No dobrze, no, ale zobaczymy inne twoje zadania. Jasne. No zapraszam, zapraszam do roboty, proszę. Na razie czekam jeszcze, o, czekaj. Wysłanie dokumentu. Mhm. Dobrze, dobrze, wysyłaj. Jak tam ci praca idzie? Drukuję. Chyba. Tak? Drukło. Dobrze. Yumi? Co? Czemu znowu przerwa? Bo mamy zadanie. To jest moje. Znowu? Wydrukowałem to właśnie. To nie było wcześniej zadanie, teraz mam zadanie. No kurwa mać! No i co ja teraz? Ty wcześniej mam... paliłaś bez zadania. No nie wierzę, no będę to drukował cały czas. Idź palić. No, poszło na przerwę. No. A galaretkowy mi da znowu. Kurwa, wydrukowałem, niechcący podpisałem. Tak. Ja pierdolę, prawo. Pracownicy debile, no. To wujka, kurwa, wzięła, wydrukowała i podpisała. Oni podpisują te sami dokumenty. Wreszcie, podpisz sobie. Ty, telefony, ty działają? Mam podejrzenia do Navi. Trzeba będzie powoli zebranie zebrać. Ja ją poobserwuję. Co tam będzie robić na komputerze? Bo ta obsługa komputera, no nie wierzę, no. Cały dzień z technologią walczyć będę. Czy się pomóc? Chcą się teraz wysłać maila i strasznie. Okej, poobserwuję. Mam za słaby wzrok, chyba nie jestem w stanie. Też miałam z tym problem. No muszę poćwiczyć oczy trochę. No i tam kurde siedzą w tej kuchni i spada nam ta. Do kogo musi wysłać maila, mogę ci pomóc. A do klienta. Gdzieś... Co tutaj się taka dzieje? Ciekawostka. Jak muszę wysłać maila do kontrahenta, wystarczy, że wyślę mu jedną literkę. Chyba sam się domyślał, co mi można podpisać. Na pewno. O, potwierdzenie sprzedaży. Wielkie. Nie mogę dobrze trafić. Wie pan jak Kalipa, bo ja teraz też nie mogę tego podpisać. No to trochę przypał. No to musisz nową. Kurwa, nie mogę z tymi dokumentami. Dobra, to jest, chyba wiem, gdzie znaleźć. Rady. Nie, dobra, nie wiem. No, o co chodzi? Dobra, wyślę na info. Tu nie ma klienta po prostu. Ale sprzątaczka chciała mnie w łazience zamknąć. A pierdolę. Ona paliła, ona paliła papierosy. Nie, bo ja sobie miałam zadanie, żeby palić. Dobra, co musisz zrobić? Mopsik. Ja muszę wysłać maila do klienta, ale wysłałem. Znalazłem go. Znalazłem. Z tego magazynu? No szefie, jaki pierdolnik zrobili tam! No ogólnie, no problem jest taki, że ogólnie rączki nie łapią tego, rozumiesz? Dobra, maila dostałem. Ja nie mogę nic zrobić, bo kurde, zatkany jestem. Faktycznie. Ale tu jest syf. Tego się nie da podnieść. Czemu się nie da podnieść? O, pięknie, bo ja to potrzebuję. Udało mi się. Ale nie mogę tego podpisać. Nie? Nie może? No, bo okazało się, że to mój dokument, zegnam. Wtedy trzeba spotkanie zebrać. On nie wierzy. Co tu leży? Ej, czemu tu leży infected floppy disk? Oho, dobra, trzeba zebrać spotkanie. Tego dokumentu, może pan będzie mógł. Tak, daj mi tutaj. Musisz to zanieść, czy nie musisz? Pięknie, dziękuję bardzo. Ja to muszę dać mopsikowi na biuro. To szybko. Napraw. Dobrze. No trzeba to wyjebać, bo to jest denerwujące. Nie no, oni myślą, że serwery wyłączyłem, bo stąd wyszedłem. Dobrze, więc tak. Musimy kogoś wyrzucić, mamy na to 40 sekund. Rozumiecie, że sytuacja jest napięta.
Tak? Czemu mnie? Czemu Reza? Ale Reza... przecież ja pracuję... Nie no, Reza pracuje ładnie, pracuje ładnie. Tak, tak. To jest dobry pracownik. Nie podoba mi się praca Hiumi bardzo ostatnio. Czemu? Nie, no, Hiumi przecież jest... Ja tu przepraszam bardzo. No właśnie, ja tutaj się staram... No kogoś trzeba wyrzucić przez 18 sekund. Dobra, kto jest za wyrzuceniem Hiumi, ręka do góry. Ej, no halo, ja tutaj robię odczytania! No, pamiętajcie o tym, że jak nie wyrzucę Hiumi, wyleci któryś z was! No, więc... To jest właśnie kurwa fakt, który mnie przekonuje. To jest dobry motywator, muszę przyjąć. Ja nie jestem Bobby Bokiem, halo! Rzeczywiście nie była. No i nie była Bobby Bokiem. Dobra, no ale niestety, no to jest napięty grafik, musiałem kogoś wyrzucić na szybko, więc do roboty, do roboty. Najlepszy pracownik miesiąca. Uja tam był. Ale głupie zadanie dostałeś. Lecimy, no. No serio, znowu. Co się dzieje? No nic, znajomi mi kazali wyrzucić tu śmieci, a teraz znowu mi chcą szapki. Aha. No nie wiem, kurde, kto może być zły o, tutaj. No, bo ty masz jedzenie, nie? Mogę pożyczyć? No, no dobra, chodź. Nie, karabinę, nie możesz prawo, pożyczyć. Pożyczyć się już po wyrzuceniu. Dobra, Gremlin, co się dzieje? Halo, bo tutaj brakuje mi tutaj jakiejś dodatkowej motywacji. Kogo mam wypierdolić? A Rezę pali. No ale on mówił, że ma takie zadanie. Ja nie wiem, że ty zadanie napalenia. No bo ty nie umiesz. Nie umiesz, kurwa. I rzucasz na podłogę, czy ty chcesz, żeby się biuro zajęło? No, w sumie racja. Ale to zgasiłem na podłodze. Czemu ja mam tu śmietnik? Przepraszam bardzo. Dobra, Gremlin, chodź. O, tak jest, szefie. Trzeba było zgasić. Ty, a jak tutaj jest, jak my ukończymy taski czy coś, to wygrywamy z automatu, czy co? Tak, ogólnie tak. Ale no, daleko widzę droga. Kwestia jest taka, czy coś zauważyłeś? Szczerze mówiąc, nie. Nie mam nikogo podejrzanego. Mam wrażenie, że skoro tak nic sobie nie radzisz, to ja nie wiem, czy powinieneś być asystentem. Możesz mnie zabrać asystenta, nie ma problemu, ale mnie nie wyrzucaj. No zobaczymy, to jeszcze przemyślę. Ale póki co nie będziesz asystentem, ponieważ nie radzisz sobie. Powinieneś szukać zdrajców, a nie. I wiesz co? No? Pierdol się, idę głaskać koty. O ty chuju. Ale chcesz wypierdolenie. Szefie, tak? Nie mam problem. Nie mogę zadania zrobić, bo mi myszka nie działa na komputerze. No to musisz znaleźć nową myszkę. Jak to ci myszka nie działa? A, to tu jest jakaś. Dobra, tutaj jest jakaś nieużywana. No bez myszki to raczej sobie nie poklikasz. Właśnie nie zauważyłem, że nie mam myszki. Ale tu leży, ej, co jest? Byłem nie wyrzucać do kosza, to byś nie miał dalej. Dobra. Biurku na wie. Prosta sprawa. Kurwa, ej, aha. Dobra, umieściłem ci raport. Dziękuję. A nie tobie. Dziękuję. To moje uszy takie stare już. Dzień dobry. To koneczny serwer! Halo, kurwa! GBN! Czy ty wychodziłeś z serwerów? No nie, ja wychodziłem z mojego tego, ja musiałem napełnić drukarkę. Mhm. Nie, jakoś mi się to bardzo nie podoba, skoro stamtąd szedłeś. Nie, ja tu pracuję najmocniej ze wszystkich i zaraz będę wypierdolony, nie? No chyba jednak będziesz wypierdolony. Zawsze najlepsi pracownicy. No dobra, no to mam nadzieję, że ta firma upadnie, nie? Mam nadzieję, że kurde przyjdzie tu ten CEO i wypierdoli cię z pracy po prostu. Aha, dobra, przekonamy się. Nie zrobię tego zadania, no. Wchodzącego tam? Nie, Gremlin, my się żegnamy dzisiaj. Ogólnie... Prawdopodobnie mamy problem, ponieważ ktoś zjebał serwery i nagle widzę GBN-a z ryzą papieru wychodzącego wprost z serwerów. Tak? Zanim stamtąd wyszedłem, wysłałem panu maila na komputer, może pan sprawdzić teraz. Nie, no teraz proszę pana, jesteśmy na spotkaniu, jak mam teraz sprawdzić maila? No nie wiem, telefon, czytaj te czasy. To za szef, który nie ma tabletka. Nie, te czasy. No to gówno, nie ma tabletów. To jest Windows 98, co ty chcesz? Dobra, ogólnie tak. Mamy... No 4 minuty, niby sporo czasu, ale nie chcę, żeby inni pracownicy czekali na kolejny dzień. Więc dlatego trzeba to jakoś szybko w miarę rozwiązać. Więc albo GBN, albo Gremlin. To jest pytanie. Kto jest za GBN-em? Znaczy mi się wydaje, że ja i GBN to raczej nie jest. Mi się wydaje, że to ja Mopsik bardziej jest tam pod okno. Nie no, Mopsik to akurat nie, no, dużo siedzi przed komputerem i pracuje. No on tylko wysyła spam maile do wszystkich. Tak? Jak wysyłam spam maile? Jak to wysyłasz spam maile? Spam maila ode mnie? Jakiś nie, to znaczy? Mam tak skrzynkę przepełnioną, że nie mogę maili zobaczyć. To pokaż jednego maila. Jednak GBN mnie przekonał, że to on. Co?
Aha, w jednym biurze. No właśnie, zastanawiam się nad tymi spam mailami. Nie widziałem żadnego, nikt tego nie zgłosił. Ej, Gremlin, ja przepraszam cię, ja dopiero nauczyłem się do klientów wysyłać, jeszcze do pracowników to się na tym... Oho, awaria serwerów. A to bardzo ciekawe. No ja tego nie wyłączyłem, tak jest składa. Dobra, Gremlin, włącz serwery. Dobra, wiadomo, GBN, jakby karta szkota, więc nie możesz być zły. Kurde, nie, podejrzane. Właśnie, ja nie mogę zły, ale nie, awaria... Twierdzam, karmił. Kurwa, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, szefie. Ja właśnie też, kurde, bardzo dziwne, bardzo podejrzana sytuacja się tu wydarzyła. Co ja? Nie, ja przed ten, echo. Kurde. Tak, Gremlin już nie jest asystentem? Dobra, nie, Gremlin został zdegradowany. Ja się dziwię. Więc ogólnie tak, ręka w górę, kto jest za wyrzuceniem GBN-a? Nikt? A to jest za wyrzuceniem Gremlina? Czekaj, jak usłyszałem. Gremlin sam jest za wyrzuceniem siebie. Tak, no dobra. Łatwo! O, rzeczywiście! Areza był! A akurat Areza w ogóle się nie spodziewałem. No cóż. Unlucko. Dobra, kończymy odcinek. Elo.